serdecznie. Ja jestem, moi drodzy, w Fundacji Rock'n'Roll i odcinek dzisiejszy w ogóle będzie o sile psychicznej, która chyba nie ma większego wymiaru, te słowa, które o sile psychicznej, które można znaleźć tutaj w Fundacji Rock'n'Roll. I powiem wam o kilku projektach, które będziemy wspierać dla tych z was, którzy robią to, co powinni robić w tym cholernym projekcie, a nie odpuszczają, tak? I dzięki temu, że będziecie robili to, co robicie, będziemy mogli pomagać. Teraz o sile psychicznej zaraz powiemy trochę na poziomie teoretycznym i praktycznym, ale Rock'n'Roll to jest taka fundacja, z którą ja się spotkałem parę lat temu. I fundacja ma kilka ciekawych projektów, mnóstwo ciekawych projektów, ale dwa wspieramy. Pierwszy. Wszystkie są na waszej stronie. Oczywiście tutaj na dole, patrzcie, teraz leci adres strony, leci. I teraz tak, dwa projekty. Jeden jest bardzo prosty, banalny, ale nie taki łatwy. Uczłowieczenie poczekalni onkologicznych. Są syfiate krzesła, dziadostwo, ludzie jak siadają, to jest po prostu dramat. Krzesła muszą być nowe, dobre i możemy w tym pomóc i pomożemy. Mamy takich podopiecznych, którzy zbierają 17 tysięcy miesięcznie, 20, 30, 40. Okej, czyli konkretne osoby mają potrzeby, finansowo nie są w stanie udźwignąć tego, trzeba im pomóc. Dokładnie. I wtedy można konkretnej osobie pomagać, okej. Dokładnie, wtedy można wejść na tą stronę, tam jest taka zakładka chcę pomóc, są notatki wszystkich podopiecznych, można się o nich super, okay. Dużo dowiedzieć. To biegam dobrze, tak? No właśnie, biegam dobrze. No można się zapisać i pobiec albo w maratonie, albo półmaratonie, albo w sztafecie. I zebrać kasę dzięki biegowi. Tak, dokładnie. Tak. Biega się nie tylko dla głowy, biega się dla ciała też, ale można biegać na coś jeszcze. Dla serca można biegać. Czyli możecie pobiegać, dać trochę swojego serca i dzięki temu zbierze się kasa, albo wy zbierzecie kasę, żeby pomóc bardziej potrzebującym, ruchowo. Powiem wam o tym więcej. To jest trochę inna opcja, bo po co mamy kupować pakiet startowy komercyjny i dawać kasę korporacji, skoro możemy kupić charytatywny i dać kasę fundacji? To jest dobry pomysł, chyba że, moi drodzy, takie korporacje jak nasi partnerzy Home Broker i Open Finance sami dadzą kasę i pomagają. Oby więcej takich korporacji było. Z Martą. Martę poznałem na moich warsztatach sztuka wygrywania. Marta nam powie o sile psychicznej dzisiaj trochę i właśnie teraz zadam jej parę pytań w drugą stronę. Stajesz na cyckach. Co by to nie znaczyło, stajesz na cyckach? Tak jest. Marta, co to znaczy być silnym psychicznie? Myślę, że dla każdego co innego, ale w kontekście naszej pracy i naszej działalności siła psychiczna jest podejmowaniem walk. Po prostu Magda Prokopowicz, jak założyła fundację, powiedziała, że ten, kto podejmuje walkę, ten już wygrał. I to jest najważniejsze. I w momencie, kiedy jesteśmy chorzy, a podejmujemy tą walkę i chcemy zacząć coś robić, nie wiem, jak się ma za tym ubrać. Ustawiam się do kamery, no. Dobra. To już wygraliśmy, tak? I tak jak mamy projekt rollingowy, projekt sportowy, w którym chodzi o tą aktywność fizyczną, czy zdrowych na rzecz chorych, czy chorych na rzecz własną, to my mówimy, że nam nie chodzi o to, żeby każdy, nie wiem, zdobywał już najwyższe szczyty świata, czy biegał ultramaratony. Mhm. Jeżeli twoją wysoką poprzeczką jest przejście dzisiaj z kuchni do pokoju i przejdziesz na połowę tej drogi, to już pokazałeś swoją siłę psychiczną i pokazałeś, że możesz. To jest bardzo fajne, co mówisz. Siła psychiczna to jest podjęcie walki, to jest taki pierwszy krok. Czyli każdy z nas może mieć tą siłę psychiczną w jego zakresie, ale wy pomagacie w tym projektami i powiesz nam zaraz i po raku, żeby dodawać tej siły psychicznej, ale to nie musi być wyjście na Mount Everest. Nie, absolutnie. Ten pierwszy krok to jest czasami przejść z kuchni do pokoju, zrób coś, wysil się, czyli dajecie taką energię albo stymulujecie i pomagacie, żeby każdy mógł zaakceptować, że być może ten krok, ten marsz, ten bieg albo coś ekstremalnego jak kogoś stać, jest tym wyrazem siły psychicznej. Teraz. I po raku. To jest projekt, którym ty się zajmujesz. Powiedz mi dwa zdania, czemu służy. Dwa zdania. Pierwszy to jest taki, że to jest program kompleksowej opieki nad osobami, które wygrały z rakiem, ale z różnych względów mają problem z powrotem do pełni aktywności społeczno-zawodowej. I to się wydaje społecznie niezrozumiane. I tutaj kropka. Wydaje nam się, że ludzie, którzy wygrali z rakiem, pomimo tego, że ich jest bardzo dużo i gdzieś to cały czas jest medialnie niepoukładane, tak? Jak spojrzymy dookoła, to znamy dużo ludzi, którzy gdzieś tam się zetknęli i większa zdecydowana część z nich żyje. Więc rak to choroba przewlekła, rak to choroba, z którą się wygrywa i teraz w momencie, kiedy ktoś już otrzymuje dobre wyniki, to świat od niego oczekuje, że on będzie pozytywnym bohaterem, pójdzie żyć z nie wiadomo jaką siłą i w ogóle będzie dawał pozytywne świadectwo. Tymczasem w głowie dzieje się coś innego. Okej, czyli
wygrałem z rakiem, pokonałem chorobę, walczyłem, musiałem być silny psychicznie. Sytuacja się dla mnie wyniknęła pozytywna, jestem wyczerpany tak naprawdę, tak? Bardzo prosta konotacja, żołnierz wracający z wojny. Nikt się nie dziwi, że ten żołnierz zmaga się z depresją, zespołem stresu pourazowego, ma zaburzenia adaptacyjne. Nikogo to nie dziwi. Okej, czyli my mamy żołnierzy trochę, ludzi, którzy wrócili z wojny, mają być może ordery na klatce piersiowej, mają uznania, wszyscy biją brawo, a człowiek jest kompletnie wyczerpany. I to jest coś, to jest projekt, którym wy chcecie pomóc. Było w Warszawie, jest teraz w różnych miastach, będzie. 5 kolejnych miastach. Mogą się zgłaszać osoby, które pokonały raka, które... Są minimum pół roku po zakończonym leczeniu, maksymalnie 5 lat. To jest ten okres takiej opieki medycznej. 6 do 5 lat i wy im chcecie pomóc. Tak, pomagamy. I wy im chcecie pomóc, wy im pomagacie, A teraz, a jak my pomagamy? Kilka pomysłów mamy. Pierwszy pomysł to jest taki, że potrzebujemy kasy, żeby to zorganizować. Potrzebujemy kasy, żeby to zorganizować. To jest jedna rzecz. Drugi pomysł taki, mamy już kosmetyki ciekawe, które nam posłała Sylwia, ale o tym jeszcze powiemy później, jak kosmetyki dojdą. To jest druga rzecz, którą możemy pomóc. Trzecia, ja napisałem taką książkę z Brianem Tracy. Jak ona się nazywa? Ty wybierasz cel, my pokazujemy drogę, więc będziemy mieli dla wszystkich podopiecznych książki, audiobooki, które mogą być jakimś bodźcem i pomogą. Na pewno. Jak jest dobra, to musisz przeczytać i mi powiesz, czy ma sens, nie, żeby kogoś nie przybić jeszcze, nie, ale podobno jest dobra, tak mówią na takie sytuacje. Trzecia rzecz, którą możemy zrobić, to jest, będziemy organizować i zapraszać na moje warsztaty Sztuka Wygrywania osoby, które będą chciały przyjść. Tak. Żeby jeszcze pomóc. Które będą się mogły zmotywować lepiej. Tak, będziemy im dodawali energii, pomocy, pomagali, pokazywali jak z tym mogą zrobić. Czy coś jeszcze możemy pomóc? Albo czy coś mogą pomóc osoby, firmy, które zobaczą to wideo? Znaczy generalnie, jeżeli ktokolwiek chce się jakkolwiek zaangażować, to proponowałbym, żeby napisał i na pewno znajdziemy. Cudownie, moi drodzy. Teraz, jeżeli poczujecie w sercu taki impuls i chcecie jakoś pomóc, to na dole jest numer telefonu, możecie zadzwonić, możecie napisać, będzie mail do Marty. Pewnie każde ręce się przydadzą, pomysły się przydadzą. Naprawdę to dużo człowiek szczęścia ma z tego, jak nie myśli tylko o sobie i innych, a teraz macie szansę. Ale to a propos twoich szkoleń i tego, co ja się gdzieś nauczyłam i było w zadaniach nawet. No. Najważniejszą pomocą i to, co każdy z nas dzisiaj może zrobić, jeżeli gdzieś w swoim otoczeniu mamy osobę chorą albo wiemy o jakiejś osobie chorej, która kiedyś była nam bliska albo jest nam ciągle bliska i automatycznie się wycofaliśmy, bo tak działa ludzki organizm, po prostu dowiadujemy się o czymś przykrym, mówimy, że jest nam przykro i do widzenia, nie mam jej. W większości przypadków, nie mówię, że w 100%, to warto do niej zadzwonić. I nie gadać z nią o tym, ej, jak ty się tam czujesz po leczeniu i w ogóle. Pogadać z nim o tym, o czym byś z nim porozmawiał normalnie. Tak jak po prostu, cześć, pogoda jest taka, w Sejmie się dzieje, co się dzieje, masz jakieś na ten temat zdanie i tak dalej. To są dalej normalni ludzie, oni dzisiaj żyją. Czyli relacje, oksytocyna, bliskość. Jak znacie, pamiętacie, jest w waszym środowisku ktoś, kto wiecie, że przeszedł przez nowotwór, wygrał z nowotworem. Pamiętajcie o nich, możecie im powiedzieć o programie, bo może są kandydatami, którzy chcieliby skorzystać, być może nie pokażą wam na pierwszy rzut oka, że są w środku zmęczeni, wypaleni, że ich to kosztowało, bo przecież są bohaterami, którzy wygrali walkę, ale może warto zapytać, podsuńcie im to, nawet jak jedna osoba dostanie, to warto jest to, żeby to robić. To tyle, dzięki serdeczne, dzięki Marta, dzięki. Do zobaczenia. Wszystkie informacje na dole, a o sile psychicznej jeszcze wam zaraz parę słów powiem. Dobry wieczór, moi drodzy. A więc wprowadzenie już macie. Jak widzieliście, byłem w fundacji Rock and Roll, u niesamowitych dziewczyn, które wspierają wielu, wielu ludzi, którzy walczą z chorobą, więc pomyślałem sobie, że ten temat siły odporności psychicznej będzie ciekawym tematem odcinka i spotkania z wami. A więc o sile psychicznej, o byciu twardym, o byciu odpornym, być może na różnego rodzaju stresy chciałbym dzisiaj parę słów powiedzieć. Ja mam kilka swoich sposobów i przemyśleń, być może takich refleksji z moich doświadczeń, z czego ta siła psychiczna się bierze. Na czym ona polega, skąd można ją brać. Często w moich wykładach używam takiego cytatu Kennedy'ego, który powiedział kiedyś o to coś takiego, żeby nie modlić się o łatwe życie, ale modlić się o to, żeby być silnym. Jak my jesteśmy silni, to bez względu na to, co nas spotyka, w jakiejkolwiek dziedzinie życia, to jesteśmy w stanie sobie radzić i dawać sobie radę z różnymi wyzwaniami, które trafiamy. Więc ja mam dla was takich moich 5 sposobów, o których wam chciałem powiedzieć, podzielić się.
ciekawy jestem, co o nich myślicie, ciekawy jestem, jakie wy macie, ale ja się podzielę z wami moimi. A więc pierwszy sposób, który w mojej ocenie jest tym, który daje nam możliwość, żeby wzmacniać się psychicznie, żeby być silnym psychicznie, to po pierwsze to, aby być autentycznym i prawdziwym. Aby być sobą we wszystkim, co robimy. To wymaga czasami dużej odwagi. To wymaga czasami, żebyśmy byli przygotowani na to, że innym to się nie będzie podobało. Ale udawanie, wchodzenie w rolę, nakładanie masek dla innych ludzi, dla zewnętrznego świata kosztuje. Kosztuje to, że nas to wewnętrznie po prostu osłabia. Do każdego z nas należy wybór, do każdego z nas należy ta decyzja, czy jesteśmy gotowi być prawdziwym i być autentycznym. Czasami zabiera to wiele lat, bo środowisko, wymagania zewnętrzne, towarzystwo trochę narzuca pewne standardy i próbujemy się dopasować. Ale za wszystko płaci się cenę, a tą ceną w tym przypadku jest siła psychiczna. Drugi temat, który moim zdaniem wpływa na siłę psychiczną, to bycie uczciwym wobec siebie i wobec innych. To ta umiejętność spojrzenia sobie w oczy i przyznania się do tego, w czym mi nie idzie, w czym nie jestem dobry, gdzie mam swoje pęknięcia, gdzie nie jestem w stanie pewnych rzeczy zrobić. Ta uczciwość wobec siebie, świadomość tego, w czym jestem dobry, w czym nie jestem dobry, swoich silnych i słabych stron i moment, w którym to wiemy, w którym jesteśmy świadomi tego, jest też momentem, w którym jesteśmy w stanie pracować nad tym, zabezpieczać się, szukać pomocy u innych ludzi, którzy mogą nam pokazywać takie sytuacje i dawać nam szansę na to, żebyśmy w chwilach, kiedy akurat jesteśmy słabi właśnie, mogli się nie poddać. A więc bycie uczciwym wobec siebie, bycie uczciwym wobec innych, ta prawda taka, która jest ważna. Teraz, jeżeli nie jesteśmy, to płacimy za to. Płacimy za to na poziomie biochemicznym chociażby. Kiedy kłamiemy, kiedy siebie oszukujemy, to wydziela się kortyzol w organizmie. Jak za dużo tego kortyzolu w organizmie jest, to źle to wpływa na naszą koncentrację, na nasze samopoczucie, na pamięć chociażby. Źle wpływa na nasze funkcjonowanie. To jest cena, którą płacimy, oprócz tego, że nie ma siły psychicznej, to jest stres, jest napięcie i to źle działa na naszego zdrowia. Trzeci element, który mówi o tym, jak być silnym psychicznie, to element, który zaczerpnąłem od Joko Willinka, jeżeli dobrze kojarzę to nazwisko, takiego Navy Seal amerykańskiego, którego podcast wam polecam i książkę Extreme Ownership również. On mówi o tym, żeby być silnym psychicznie, żeby być twardym, trzeba po prostu podjąć decyzję i być twardym. Po prostu i tyle, nie dewagować nad tym, nie medytować, nie zastanawiać się, na czym to polega, tylko po prostu podjąć taką decyzję. I w pierwszym momencie, kiedy macie szansę na to, żeby to udowodnić, czyli pokazuje się ciastko i chcecie być twardzi, to mówicie nie i koniec. Po prostu jesteście twardzi. Stajecie się silniejsi psychicznie poprzez to, że postępujecie tak, jak ci, którzy są silni psychicznie. Odmawiacie sobie. Nie rozmyślaj nad tym, nie medytuj, tylko bądź. To jest decyzja, od której się to wszystko zaczyna. Czwarty element bycia silnym psychicznie to taka metafora być może trochę, albo model, który jest w tym programie, w którym bierzecie udział, mianowicie przekraczaj swoje granice. Rób coś takiego w ramach tego, jakie masz plany, żeby przekraczać swoje granice. O krok, zrób coś więcej, dalej. Wprowadź w życie coś, czego do tej pory nie robiłeś. Zrób ten jeden mały krok, coś takiego, co da ci poczucie, że przesuwasz granice. Bo jak przesuwamy te granice, kroczek po kroczku, to podnosimy swoje standardy i czasami jak już mamy za sobą parę dobrych lat pracy nad sobą i podnoszeniem swoich standardów, to frustrują nas zachowania innych ludzi. Nie potrafimy zrozumieć, jak to możliwe, że ktoś tego nie rozumie, nie daje rady, nie chce, nie potrafi. Ano dlatego, że nasze standardy są dużo wyższe i one się nie stały tak z dnia na dzień. Zabrało nam czasami wiele lat, miesięcy albo kilkanaście lat, żeby one były na takim poziomie. Więc, żeby podnosić odporność psychiczną, żeby być twardszym, przekraczaj swoje granice, rób coś mniejszego, małego, jakiś krok. Dzięki temu podniesiesz swoje standardy. I piąta, ostatnia rzecz z mojego doświadczenia, z moich przemyśleń i tego, co u mnie działa. Ciekawy jestem, czy u was również. Wydaje się być banalna, ale ma ogromny wpływ, a mianowicie dobieraj sobie towarzystwo ludzi lepszych od siebie. Ci, którzy przynajmniej z twojej perspektywy są silniejsi psychicznie, są bardziej odporni, są twardsi.
pracuj z nimi, szukaj porady u nich, ćwicz z nimi, jeżeli uprawiasz sport, bo ich standardy są dużo wyższe niż twoje i dzięki temu nie pozwolą ci, żebyś spadał poniżej, tylko żebyś równał do góry. Czy to w sporcie, czy to w biznesie, czy to w życiu osobistym, daje nam to możliwość budowania odwagi i wytrzymałości. To są moje sposoby siły psychicznej, ich jest mnóstwo. Jest bardzo dużo ciekawych artykułów, książek na ten temat, co robią ludzie, którzy są silni mentalnie, są silni psychicznie, czego nie robią. O tym, czego nie robią, może jeszcze w tym naszym cyklu Wam opowiem, ale to są moje sposoby. Ciekawy jestem, jakie Wy macie sposoby, ciekawy jestem, co u Was działa, co Wam daje możliwość takiego budowania odporności. To tylko kilka, jest ich bardzo dużo, ale dzielę się z tymi, które ja uważam, że są skuteczne dla mnie. Sprawdźcie, nie wiem, czy dla Was. Zadanie jest następujące dla Was. Zastanówcie się, czy jest jakiś obszar Waszego życia, gdzie możecie zrobić krok, żeby przekroczyć Wasze granice. Być może dla wielu z Was to jest właśnie teraz, ten poranek dzisiejszy, to branie udziału w programie, w tym kolejnym dniu, to jest ten krok. Ale pomyślcie, czy jest coś jeszcze, czego nie robiliście dotychczas. Czy jest jakiś obszar, gdzie możecie zrobić krok dalej, przesunąć swoją granicę. Albo czy jest ktoś, z kim chcecie się spotkać, pogadać, kto może dla Was być tym mentorem, który może Wam przesunąć granicę, kto może Wam pokazać, że może nie dajecie z siebie wszystkiego, że może możecie zrobić coś więcej, bo stać Was na to i możecie. Jak chcecie, podzielcie się Waszymi pomysłami i tym, jak Wy budujecie siłę psychiczną tu poniżej. Nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich, którzy obserwują ten profil, którzy obserwują ten program. Niektórzy nic nie piszą, oglądają i są zainteresowani i też dostają od Was wiadomości. Bardzo dziękuję za wsparcie i za wszystkie pozytywne informacje. Jak chcecie, podzielcie się z nami resztą tutaj na dole. Jeden krok, zgodny z prawem. Trzymam za Was kciuki i mam dla Was jeszcze jedną wiadomość. Tak jak obiecałem Wam 3 dni temu u Wojtka, skończyliśmy dzisiaj jedną z moich stronę internetową Instytutu, którego jestem szefem, Instytutu Psychologii Behawioralnej. Nie wiem, jak po polsku to nazwać, bo organizacja bazuje w Londynie, zwie się Institute of Behavioral Design, ale strona już wisi. W 90% skończona, ale jest. Nie ma 30% tego, na czym nam zależało, ale stwierdziłem, że musi coś dzisiaj być w internecie, tak jak obiecałem. Zaraz Wam pokażę tutaj na dole, jaki jest adres. Moje zobowiązanie się zrealizowało. Zrobiłem to, co obiecałem w środę. Lepsza jest strona, która wisi, niż brak strony, która miała być doskonała. To są moje założenia. Trzymam za Was kciuki. Do zobaczenia. Do jutra. Cześć.